Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wiernych swoim światłem i zapal w nich ogień swojej miłości. Kiedy otworzymy Pismo Święte, Biblię Tysiąclecia i zaczniemy czytać z Dziejów Apostolskich opis zesłania Ducha Świętego, to bardzo mocno przykuwa uwagę słowo wreszcie. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy. Znaczy to, że to był dzień wyczekiwany, wytęskniony, bo to przychodzi ten, którego zapowiedział sam Jezus, ten, który zaświadczy o Jezusie i doprowadzi apostołów do pełnego zrozumienia posłannictwa Jezusa Chrystusa, ale także swojej misji zleconej im przez Zmartwychwstałego. Dzisiejsza uroczystość kończy okres wielkanocny, ale jednocześnie rozpoczyna na nowo misję ewangelizacyjną Kościoła, tak jak rozpoczęli ją apostołowie umocnieni darem Ducha Świętego. Bo to ci prości i zaręknieni ludzie, którzy z obawy przed Żydami siedzieli zamknięci w wieczerniku, rozpoczynają dawać świadectwo o zmartwychwstaniu wobec tłumów obcokrajowców, mówiąc obcymi językami, których nigdy w życiu nie używali. Sami obcokrajowcy dali świadectwo o tym słowami, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Grono apostołów nie było idealne i nie było bez skazy. Mieli swoje wewnętrzne zatargi, potyczki, konkurencje, ale przede wszystkim umieli złączyć się w modlitwie i przejść ponad to, co ich dzieli, by w pełni oddać się sprawie głoszenia Królestwa Bożego. Zostali złączeni najpierw przez Eucharystię, którą Jezus Chrystus ustanowił na ich oczach. Następnie byli umacniani oglądaniem Chrystusa Zmartwychwstałego, który ukazywał im się przez 40 dni, aż do wniebowstąpienia. I w końcu umocnieni zostali darami Ducha Świętego, który stał się dla nich takim swoistym motorem, napędem do tego, by wznieść się ponad własne lęki i uprzedzenia, ponad własne ograniczenia, a przede wszystkim przyjąć w pełni, całym sercem, Ewangelię Jezusa Chrystusa i o niej dawać świadectwo. My sami również zostaliśmy umocnieni darami Ducha Świętego. Większość z nas tu obecnych przyjęła go w sakramencie bierzmowania. I wtedy podczas tego sakramentu biskup zapytał nas, jakich darów oczekujecie w tym sakramencie. A my odpowiadaliśmy, pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Bardzo często o tym zapominamy, że prosiliśmy właśnie o męstwo w wierze i o męstwo w postępowaniu według jej zasad. A nie jesteśmy w tym sami, bo mamy Ducha Świętego, który jest z nami, który od momentu zesłania Ducha Świętego jest obecny w swoim Kościele i przenika go swoją obecnością, swoją łaską i miłością. Obecnością, której nie widać, ale której, jeśli chcemy, możemy doświadczyć w każdej chwili. Dzięki Duchowi Świętemu Słowo Boże, w które się wsłuchujemy, jest wciąż aktualne. To On jest wzywany przy zawieraniu sakramentu małżeństwa, aby umocnić miłość i dać narzeczonym łaskę wytrwania. A my nie mamy wątpliwości, że potrzebujemy się wciąż otwierać na działanie Ducha Świętego. Nie mamy wątpliwości, że potrzebujemy realizacji tych słów, które wyśpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Słów, które z taką wiarą
powtórzył święty Jan Paweł II w 1979 roku w Warszawie. Bo potrzebujemy odnowy naszej ziemi. Potrzebujemy odnowy naszej codzienności. Potrzebujemy odnowy naszej wiary. Potrzebujemy odnowy naszych serc. I potrzebujemy, by to, co w naszych sercach uśpione, to, co martwe, Duch Święty, który jest nazywany ożywicielem, ożywił, uświęcił, pobudził do życia. By w nas na nowo zapłonęła gorliwość apostolska z dnia zesłania Ducha Świętego. Byśmy wobec świata byli świadkami tego, że nami, chrześcijanami, tymi, którzy przyjęli Ducha Świętego, właśnie On kieruje, a nie pożądliwości ciała. Święty Paweł w liście do Galatów właśnie pisał o tym, że my, którzy przyjęliśmy Chrystusa, powinniśmy żyć według Ducha, a nie według ciała. I wydawać by się mogło, że bałwochwalstwo i czary, które zaraz obok nierządu, nieczystości, wyuzdania, nienawiści, sporów, zawiści, gniewu, pijaństwa i tak dalej, wymienia święty Paweł w tym liście, że owe czary i bałwochwalstwo to jest jakiś relikt przeszłości, ale okazuje się, że razem z tymi wszystkimi grzechami mają się one bardzo dobrze w codzienności. I to niestety w codzienności wielu chrześcijan. Nasza obecność dzisiaj w Kościele jest dowodem na to, że my pragniemy innego życia. Że my pragniemy życia z Ducha Świętego. Życia pełnego Jego obecności. Obecności, która owocuje radością, miłością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością i opanowaniem. Niech więc to będzie nasze świadectwo wobec świata, że mamy w sobie Bożego Ducha, takiego, jakim opisaliśmy Go w śpiewanej sekwencji. Ducha, który w pracy staje się dla nas ochłodą, w skwarze żywą wodą, a w płaczu utuleniem. Ducha, bez którego tchnienia wśród stworzenia jest tylko cierń i nędzę. Ducha, który sprawia, że Kościół wciąż żyje, że Kościół wciąż się wzrasta, że wciąż nowi członkowie Kościoła są chrzczeni, że wciąż dzieci Boże przyjmują sakrament Eucharystii, że kolejne pokolenia przystępują do sakramentu bierzmowania, kolejne małżeństwa są zawierane i trwają, bo trwają mocą Ducha Świętego. Prośmy, by Duch Święty nas prowadził, umacniał i nigdy nie pozwolił nam zamknąć swoich serc na Jego działanie. Boże, Tyś pouczył serca swoich wiernych światłem Ducha Świętego. Daj nam w tymże Duchu poznać to, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.